Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Construction Simulator. Moi drodzy, Bad już tam czeka przy dziadku, siemanko. Siemaneczka nie robię, elo elo. Moi drodzy, mamy wzięto zadanie scena pod chmurką, no to proszę, zaprezentuj nam, co dziadek dzisiaj od ciebie chce. Scena pod chmurką, będziemy stać i śpiewać pod chmurką. Tak jest. Siema dziadziu. Czy chcesz? Oczywiście, że nie. When I heard about the idea of the festival, we got in touch with a local theater company to work with them on the design of the area. The collaboration resulted in a concept for a unique stage that would incorporate the atmospheric backdrop of the castle grounds. A natural grandstand is to be built on the slope opposite, ending at the foot of the stage and blending in with the ancient architecture of the castle grounds. No, czyli wszystko wiemy. Wiemy, elegancko. Moi drodzy, to my będziemy sobie tutaj działać, ale zanim to, Buddy, wejdź sobie na mapę. No. Wejdź sobie do sprzedawcy pojazdów. Którego? Obojętnie. Tego najbliżej, tak? Obojętnie. Dobra, no. I tylko i mam wejść? To? Nie, no wejdź tylko, nie musisz się przytabować, tylko wejdź. O kurde, mamy Toyota Coupé. Co mamy? Coupé. To już dawno było. A było, nie widziałem. To było dawno. I teraz, moi drodzy, doszły nowe pojazdy. Pojazdy, mianowicie ciągnik siodłowy Scania G500. To czekaj, zobaczę. Czekaj. Ta G500? O, jest. O, pompa betoniarkowa. Od razu z pompą. Tak, ale jest ciągnik, sam ciągnik na górze. Widzisz? A jest, no rzeczywiście ciągnik. Widzisz? No. Jak pojedziemy dalej, to oprócz tej Scanii, doszło nam w manach. Powiedz ty mi, czy w manie była pompa do betonu i betoniarka z mana? Bo mi się wydaje, że nie było, ale nie jestem pewien. Nie, nie było z mana. Many były tylko te z dźwigiem. No właśnie. I ciągniki. No właśnie. Ale były te trzykołowa, dwukołowej nie pamiętam. Nie było tej wywrotki na pewno. Koło była. Była wywrotka? Wywrotka była. Ale nie było tej wywrotki z dźwigiem, mówię. Na pewno nie było tej wywrotki z dźwigiem, nie było betoniarki, nie było pompy do betonu. Któregoś nie, bo ja coś jedno mam, któreś mam, ale nie wiem, z dźwigiem nie. Wywrotki z dźwigiem nie było, no właśnie, to też doszło. I wywrotka do asfaltu też nie było, na pewno... Była do asfaltu. Na pewno do asfaltu to była... Nie, do asfaltu była, bo my mamy do asfaltu, panie kolego. My mamy mana? Tak, tylko mi... No na pewno mamy. No ale mnie dobre, no. Tylko mi chodzi o betoniarkę i pompę do betonu. No i tu ten z HDS-em. Chociaż zaraz ci powiem, bo my jedno mamy z mana. Z HDS-em był, panie kolego. Był z HDS-em? Z HDS-em dźwig był. Ten zwykły, ta zwykła wywrotka chyba nie było jej. Ty, ale widzę, że do pompę do betonu też dodali do tego, DAF-a. Do DAF-a, właśnie. No dlatego idźmy dalej, bo doszły kolejne. I dochodzimy do DAF-a, moi drodzy, i nie tylko pompa, bo doszło jeszcze, proszę bardzo, już ci mówię, doszła wywrotka DAF-a, doszła pompa do betonu DAF-a, doszedł ciągnik siodłowy DAF-a trzyosiowy, doszedł ciągnik siodłowy czteroosiowy do ciężkich ładunków i doszła pompa betoniarki jeszcze. Ty, mi się zdaje, że również z tych pomarańczowych, ja zapomniałem, chyba do Sany. To doszedł walec ziemny, bo nie było, bo walec ziemny... Możliwe, to możliwe. Był tylko Caterpillara. Na pewno doszedł walec do asfaltu również. Obydwa, bo nie było. Trzy nawet, dwa ziemne są i dwa te. Bo była tylko... Oj, chyba koparka, to... Nie, była koparka i kołowa była. Nie wiem, czy była ta przegubowa, ale nie jestem pewny. Oj, mi się wydaje, że z Dosana to chyba było. A może i nie. Oj nie, walców nie było, bo w walce ja tylko zawsze patrzałem, albo były te... To chyba, że to doszło wcześniej, a my o tym nie wiedzieliśmy po prostu. Był ten walec ziemny, ten Caterpillara, Bomaga, na pewno, nie? Do asfaltu i ziemny i był z Caterpillara właśnie i nic więcej tych walców ziemnych nie było. Jeden, obojętnie który, nie? No bo teraz jest pięć walców ziemnych, to...
Tak, no dobra, no nie wiem, może doszło wcześniej, może nie, bo wiem, że ostatnia aktualizacja, która tam była 2 dni temu, no to dodała pompobetoniarki, ale czy dodało jeszcze te inne, to nie wiem. W każdym razie... I tej przygubowej też nie było, bo przygubowa była tylko tego Bela B45E. No, w każdym razie pompobetoniarki doszły, doszedł DAF. No i to doszło, i to nawet fajnie, więc... I półciężarówka chyba doszła. I ja to myślę, że dzisiaj sobie nawet tego DAFa sobie zakupimy. O, DAFa tego z pompobetoniarką, już jest nawet na sklepie, jakbyś chciał się przejechać, ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz, moi drodzy, o której ja nie wiedziałem, wejdź sobie w firmę, nie wiem, czy możesz wejść w firmę i we flotę pojazdów. Już zobaczymy, profil, firma, flota pojazdów, no. I weź sobie jakikolwiek, nie wiem, ciągnik siodłowy, który... No to wezmę... Ale ten, który jest z domkiem, ten, który jest z domkiem. Który jest z domkiem. Kliknij. No mamy dwa. Na przykład możesz kliknąć na czepa z dźwigiem o nazwie dupa. Aha, a tu widzę nawet pędzel jest. No właśnie, i teraz najedź na to i kliknij sala pojazdów. Sala pojazdów? No. Brakuje autoryzacji, czyli znowu nie mamy... Kurde, dobra, czekaj. Już ci daję, już ci daję. Możemy kolory zmieniać? Już ci daję, tak jest właśnie. Kto mi to powiedział? Stivus, moi drodzy. Stivus.pl podpowiedział mi takie coś i... Już masz? Brygadzistę masz, dobra. Stivus mi powiedział, że coś takiego można zrobić i dlatego... Przeszukałem i sprawdziłem i można. Jesteś w tej sali pojazdów? Jestem, właśnie sobie tak patrzę. No, to moi drodzy, możemy zmienić nazwę, ale równie dobrze możemy sobie zmienić kolor. Tych kolorów jest tam, nie wiem, 12, 17 różnych. Kto jaki tam sobie chce, może sobie wybrać. Znaczy to jest gotowe. Ale żeby zmienić nazwę, to nie mogę, bo muszę mieć tą autoryzację, wiesz? No, ale kolor możesz? Tak, kolory mogę, bo kolory sobie przeglądam. No właśnie. Można zmieniać kolory, ale tylko i wyłącznie w ciągnikach siodłowych albo w ciężarówkach typu betoniarka, pompa, wywrotka. Pompia, o właśnie. W ładowarkach już nie można, w dźwigach nie można. Nie. Wywrotki. Wszystkie ciężarówki tylko. Wszystkie ciężarówki, tak jest. Możemy sobie zmieniać kolory, możemy zmieniać sobie nazwy. Paleta barw dla Scania jest inna, paleta barw dla. O, właśnie, dla Mana jest inna, to w takim razie czekaj, to zobaczymy do DAFa, jak ja go wezmę, zeskładuję. Więc może nie wpojesz w ciągu, się załaga. Ej, wyjdź z tego DAFa na chwilę. Poczekaj, bo się ładuje, bo ja chciałem właśnie zobaczyć, co tutaj. Ty, ładnie wygląda ta pompa, kurde, z tą beczką. No, ładnie, no. Dobra, to zajdę. Zobaczymy, czy w środku, czekaj, kamera to była K. C. K. K, aha, był K. K jak kamera. O, jesteś. Ty, ale nawet, kurde, te... Ty, ale głowy nie ma, ty, ale jaja. No, fajnie, głowy nie ma, ale u mnie to się... Nic się nie pokazuje w tym. A wiesz, gdzie ja siedzę? U ciebie na kolanach, nie? Co ty gadasz? Ja widzę cię z boku. Znaczy, nie, no moja postać jest z boku, nie ma głowy, a moja głowa jest u ciebie na kolanach, tak jakby, nie? Aha, czekaj. Że ja nie siedzę jako pasażer, tylko siedzę jako kierowca. Aha, myślałem, ty, dobra, to czekaj, to zrobimy jeszcze, poczekaj, to w takim razie kupmy jeszcze ciężarówkę DAFa kupmy, jak to takie krzaki wychodzą, od razu, żeby nie było, zobaczmy, kupmy to do ciężkich na przykład, czekaj, gdzie ona? No tu z tyłu. Jest, stoi, okej, okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Ty, ale... Ej, a chodź tu do mnie usiąść teraz ty jako pasażer. Ale jak przyhamulujesz, to nawet poduszki kude działają w tych. A tu jest dobrze, tu widzę całą twoją głowę. A ty widzisz się z pasażera? Znaczy ja widzę tylko swoje ramię, kawałek ręki. No tak, ale z pasażera? Z pasażera, no. I widzisz moją głowę teraz za kierownicą? Widzę twoją głowę. Masz okulary, słuchaj. Dobra, to czekaj, to może się to tylko jednorazowo zrobię. Dobra, to teraz chodźmy tutaj, wejdźmy. Jeszcze raz. Zobaczymy. Nie, to widzisz normalnie. Dobra, a weź wysiądź za kierownicę. Wysiądź za kierownicę. No. Okej.
No. Normalnie cię widzę. A tu, a ja widzę, zobacz, ja chodzę, jak ty siedzisz za kierownicą, to ja nawet ten. Rączki masz na kolankach. No mam, ale głowy nie mam, a głowę mam za kierownicą. Dobra, to jeszcze jedna ten. Wyjdź z tego i wsiądź za kierownicę do tej drugiej. No. No i to jest to samo, moi drodzy. Czyli DAFA zepsuli. DAFA zepsuli. Niby dali nam pojazd, ale jako pasażer jestem. Można by powiedzieć głową u Badiego na kolanach, co to trochę tak głupio zabrzmi. No. O, ty, widzę twój język, ty. Jo, gałki oczne twoje widzę, ale ja. Na pewno to są gałki oczne? Co, gałki oczne, zobacz, ty, twój kask widzę, no. No, no. Ale ja, ty, język widzę, twoje zęby widzę. A główki w kasku też widzisz? Nie. Nie? Ej, nie wystawię języka. Ej, masz siódemkę do leczenia. Ale jaja, no dobra, no to w takim razie tak to moi drodzy wygląda, że nie, dobra, to zepsuli DAFA. Idziemy na budowę z tym nowym. Zepsuli nam DAFA. Szybka podróż. Bierzemy się do roboty. Co my w ogóle tam dzisiaj mamy do zrobienia? Scenę. Scenę musimy wybudować, panie kolego. Jazda z kabiny. I te ich. A nie widziałeś, jak się rozkłada ta maszyna jeszcze, nie patrzyłeś na to. Nie, jeszcze tego nie patrzyłem, tylko zobaczyłem. Dobra, w ogóle co my mamy zrobić? Zaraz zobaczmy. To są materiały szybkie. Aha, czyli buldożera trzeba wziąć. No, wow. Buldożera. To weź od razu zatankuj tą nową maszynę. No właśnie, zaraz będę tak robił. Ty, a ona też ma dupkę. Tylko dupka nieco. A nie ma. Dobra, co tu mogę zrobić? Tu mogę napełnić, tu mogę zresetować, tu mogę kamerę, tu mogę włączyć wylewanie. O! A, wylewanie przez pompę i wylewanie przez lejek. Kruszkę. No, światło, no dobra. No to czekaj, napełnijmy od razu. Ty, a tam jest kupa, to nie, to musimy ładowarkę mieć, kurde. Ładowarka gdzieś tutaj chyba była, czy nie? A się zdziwiłem. Czemu? No bo wiesz, myślałem, że to będzie, wiesz, rozgarnąć, a to taka wielka kupa tam jest. No to jest koparka, jest ten. Nie koparka, wywrot, dawaj ten, dawaj fadromę tutaj. No to wiesz sobie, no co, to ja ci będę dawał. Masz uprawnienia wszystkie, no to co możesz zrobić teraz. Firma, flota. O, patrz, wąż jest krótki, ale do wylewania fundamentów myślę, że w zupełności wystarczy. Myślę, że w zupełności nam ten włącz do wylewania fundamentów, żeby nie jeździć kółko, to star. O, mówiłeś, że tej asfaltówki mana nie ma. Zobacz, stoi nawet na placu asfaltówka mana. O. No. Nie no, wiesz, myślałem, że nie ma, nie no to. Dobra, mordo, weź, ja wezmę wywrotkę tą, tego, a ty bierzesz wywrotkę, nie? A tam wywrotkę, ja ci zaraz pokażę, że to się wszystko da zrobić, tylko trzeba chcieć. No to ziemi nie będzie sprzedawał? Nie. Na co, panie? Ten jak się rozpędził, paja. Pasował się. Gdzie ty idziesz? Aha. Ja idę tu. Zaraz ci pokażę, jak to się robi, panie. Czyli co, wysypujemy tutaj? No ty gdzie chcesz, chłopie, to nie ma znaczenia to. Żeby później nam nie przeszkadzało to, nie? To wiesz, może się zdarzyć. No niby usuwasz. Nie, no to jak się wtrącał, nie będę, no to jak ty taką usuwasz, no to... No ja, chłopie, 2-3 przejazdy i będzie po zawodach. Dobra, teraz spadam tą wywrotą. Buldożer najlepszy na wszystko, pamiętaj. Się dziwię, że my koło takiego zamku scenę budujemy. Czemu? Ty, no od kiedy przy zamku scenę? Rozumiem, Koloseum, kurde.
No 20% masz. Co później będzie? Zlecenia, kopanie fundamentów, dostarczanie żwiru. Dobra, to wezmę już koparkę, podjadę. O, zobacz jak to idzie, kurde chłopie. Idzie jak miód malinka. Mógłby jeszcze jakąś większą koparkę dać, taką kurde. Nic nie wiadomo, czy nie dadzą, no ale, ale powiem wam, że trochę zawiodłem się, że zepsuli tego dacha, no ale dobra. Jak to mówię, nie można mieć wszystkiego, nie? Coś tam nam dodali. I za darmo, żeby nie było. Te maszyny są za darmo, każdy je ma. Więc to też jest, można by nawet powiedzieć, duży plus. Tak, ukłon chyba studia wobec graczy. Dla mnie ponad, to jest na duży plus. Jakieś nowe zlecenie dali, tylko zlecenie... Na amerykańskiej mapie dawali. Aha, nowe na amerykańskiej mapie dali. Wiem, że coś tam jest, bo agencik mówił, serdecznie pozdrawiamy. Tak, ale na amerykańskiej mapie. Tylko, że to już wcześniej dodali, to już jakiś czas temu, nie? A to jest świeżynka. Znaczy świeżynka, no dla was to będzie... Jakby to będziecie oglądać, to będzie jakieś 3 miesiące, nie? Do przodu. A dla nas to jest świeżynka, bo to weszło dosłownie 2 dni temu bodajże. Tak. Nawet Badi nawet nie wiedział, że to weszło. Przyszedł i mówi, jaka aktualizacja, o co chodzi, nie? Znaczy ja sprawdziłem tylko, czy mi zaktualizowało grę, bo patrzę, że drugi szósty o godzinie 9 rano zaktualizowało mi, nie? No, jakby ktoś się pytał, to my mamy nadal czerwiec jeszcze, nie? Tak. Jakby ktoś nie wiedział, to my mamy czerwiec, a wy to oglądacie, nie wiem kiedy to oglądacie. Lipiec, sierpień. Jakoś tak. No coś będzie, że w okresie wakacyjnym na pewno. No ale co by nie było w dzisiejszych czasach wszystkich płatnych DLC, więc ja ci powiem, że mimo to, że zepsuli tego dapa, no to jestem mile zaskoczony, że jednak coś takiego dodali, nie? No. I ci powiem, że ta motopompa, betonopompa, to ci powiem, że ja jestem na przykład z niej bardzo zadowolony. Nie trzeba mieć dwóch maszyn, tylko kupisz jedną i... Nie, no tak nie do końca, bo przyjrzyj się, że ona ma bardzo krótkie ramię, więc jak będzie trzeba zalewać gdzieś wyżej czy coś tam, no to tak średnio, nie? Ale z drugiej strony, jak będziesz musiał zalewać fundamenty na przykład, albo jakieś niskie rzeczy, tak jak wcześniej ten plac żeśmy budowali, to zamiast jeździć betoniarką albo rozkładać tą pompę, no to akurat byś sięgnął, teraz byś sięgnął wszędzie tym, nie? A my wtedy kombinowaliśmy, albo przejeżdżaliśmy całkowicie betoniarką, albo żeśmy rozkładali tą pompę. Tak jak mówisz. Więc to mi się podoba. No trochę tylko tyle, że zepsuli tego dapa, no ale dobra. Może nie było jeszcze testerów takich, którzy testowali je na multiku, nie? Dobra, byli, nie wiadomo, zepsuli i to trzeba im wytknąć, ale też trzeba pochwalić za to, co zrobili dobrze, więc za dodatek chwalimy, a za zepsucie negujemy. Test. Ciekawe jeszcze, jak te inne teskanie i tamte inne pojazdy, czy też są zepsute. Nie wiem, może sprawdzimy, a może nie. Ja mam pieniądze, to już mogę teraz kupować wszystko, nie? No, w sumie, wiesz. Już mogę kupować wszystko, bo już mnie stać. Tylko teraz pytanie, czy nasza firma pomieści tyle? No, zawsze będzie można coś opnąć, nie? Ewentualnie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze, gdzie tu jeszcze. Tu jeszcze trochę. Kurde, nie wiem czy ja to dociągnę. Więc pychę. Może. Dobra, dociągłem. I git malina, zobacz, ten buldożer to jest piękna rzecz, kurde.
Ten, kto to dodał, to kto tu pomyślał o tym, to normalnie też szacun. Dobra, to to wykop fundamenty, panie kolego. O. Jak to ja pomyślałem? Dobra, ty głębokie te fundamenty mają być? Wiesz co, nie mam pojęcia i biorę ten koparę i jedziemy z chłopcą, znajdź. Zaraz wszystko buldożerem zrobi. Na pewno mam tu jechać? Nie wiem, no zaraz czekaj, zaraz zobaczymy. No. Już masz 5%, 6, 10, 9, 10. Dobra, to nawet tam jadę też poparto. Mówisz, nie ma sensu? Nie ma sensu, nie 20% masz. Mówisz, nie ma sensu, no dobra. No. Idę po żwir. Idź po żwir, tak jest. I zobacz, co tam w ogóle my będziemy musieli robić, bo ja tak przyjąłem te zadania, ale nawet, szczerze mówiąc, nawet nie sprawdziłem, co będziemy robić. Jak wykopisz fundamenty, nie? O. To mam dostarczanie żwir. Po dostarczaniu żwiru mamy dostarczyć materiały, później odpakowanie, izolowane fundamenty i belki. Później mamy platforma sceny. I kurde, nie jest tak dużo tutaj. Wszystkie mają takie po 3, po 1, takie podpunkty. Sporniki, belki. Dużo będzie wstawiania. Prace ziemne. No, jeszcze prace ziemne później. Tu to w pracach ziemnych wyrównaj. Aha, czyli buldożer. Prefabrykowane komponenty, architektura krajobrazu, czyli żwir. Budowa dachu pulpitowego i odprawa. Ty, jakbyśmy się tak dobrze tutaj chwycili, dwugodzinny odcinek i mam zadanie zaliczone. Dwie godziny? Nie, no nie będziemy szaleć chyba. Aż co. Dobra, czekaj, co ja miałem wziąć? Żwir? Żwir, właśnie. Dobra, żwir. Ty, ale nie wiem, czy my mamy... A jest tutaj. Wywrotka jest. Nie, chodzi o te... Żeby kupić... Materiały. Materiały, no. Dobra, czy to może ja zakupię materiały od razu? Zlecenie. No to możesz kupić, no, bo ja mam... Zlecenie, materiały. Lista materiałów. A, będziemy musieli do tartaku chyba pojechać, chyba że wybierz. A czemu? Nie można dostarczyć drewna? Można. Czekaj. Powinno być, można. Chyba że ja o czymś nie wiem. Czekaj, to ja chyba będę musiał jechać do sklepu, nie? Do sklepu muszę jechać. Nie, no jechać nie musisz, wejść tam tylko normalnie ten. Wejdź, no. Dobra, na pewno jedna paleta tego. Realizuj zamówienie. Plac budowy. Nie, wróć tutaj. Tam weź sobie filtruj i tam będziesz miał po filtrach, nie? Wejdź. Filtr. Tutaj jedna paleta tego. Ty, a którym się tam przeciągało pod ten? To, jak przeciągało? Nie, no bo... No nie, no kupujesz wszystko, później masz realizuj zamówienie i później masz tam, gdzie cię mają dostarczyć. Sprzedawca materiałów budowlanych, wejdź. Dobra, tu mam jedną, ale chcę zaznaczyć te. Weź filtr, panie, i to masz tak. No i ręcznie musisz dodawać, klikać. Klikać myszką musisz.
Ale widzisz. I później klikasz realizuj zamówienie i przechodzisz na plac budowy i bierzesz kupuj. Plac budowy, kup, ale niestety do tartaku będziemy musieli gonić po te, bo tylko a co te tam? Welki mamy i te. Kurde, a tutaj nie ma miejsca na tego? Na dźwiga? No, chyba tego długiego będę musiał przywieźć, bo... A on tutaj nie stoi przypadkiem? To jest ten mały. No dobra, no to się przyciąga. Nie, dobra, to ty idź z tym żbirem, a ja się muszę tawnąć, panie, na stację benzynową, bo mi się, kurde, paliwo skończyło prawie, że... No, powinni beczkę dodać z paliwem na przykład. No, to by było dobre, no. Ja nie mam paliwa w tym kolosie. Niestety. Taką, wiesz, taką beczkę, kurde, nie wiem, nie musi być wielka, kurde, jakaś... Jak betoniarka. Jak betoniarka, nie? Ale żeś tu dziurę wywalił, chłopie, że się zawiesiłem. Co, złał? Dobrą. O co ci chodzi? No dobra, zjechałem. Dziura jak dziura, no. Dobra, co my będziemy mieli dalej? Później, o, tu będziemy mieli... ten. To ja w takim razie biorę tego dużego dźwiga, jak ten, jak ty mówisz, bo no faktycznie on jest w domu. Najgorsze tu jest taka, kurde, ta dziura, że ja nie mogę, wiesz, z jednej strony wjechać, wyjechać, nie? Zaraz się zrobi coś. Jakiś zjazd. Chcesz tam jakiś zjazd mieć, czy coś? My przy tym zamku to my sobie zrobimy chyba drugą bazę tutaj, bo tu już tyle naszych sprzętów jest, że... No, możliwe. Tu jakiegoś dapa postawił na środku. Dawaj buldożera. Po co? Rozgarniesz to. Zachciałem się sceny, kurde, jakiej dziadowski. Jadym! Trzeba tylko przejechać, to się samo rozsypie. Weź to porozgarnię. Dwanaście procent. 8 6 4. Dobra, mamy, oczyść się, mordo. Proszę bardzo, działaś? Dobra, ja tu odjadę tym dalej, tutaj stanę. Pójdę. A, bo tam trzeba będzie coś rozpakować, nie? Mhm. Ale dobra, ale zburzymy przy okazji, moi drodzy, tą pompę.
żeby to już było złożone. Znając, że po co mi się to było? Bo znając, że cię będziemy zaraz tego potrzebować. Czemu ty to tu stanął? Kurde, nie mogę sobie tutaj postawić tego kurde dziada i żeby on już stał cały czas. Gdzie? No tu, gdzie ja teraz się zaklinowałem tym kurde betoniarku. O tu, o przed tym tu se stanąć, tu se rozłożyć i by tu stało, no. Ale dobra, już jak żeś zepsuł, to już niech tak będzie. Dalej mi chodzę. Co będziemy mieli później? Izolowane. Wylej. Ty mówisz, do tartaku trzeba będzie jechać jeszcze. Mhm. No to pojedziemy, no. No jak to mnie tu zablokowało, to pieniarka stoi. To czemu tak nisko? Dobra, masz, odjadę ci, żebyś nie płakał. Tą koparkę też już możesz usunąć. Czemu się tu zostawił? No jak wiesz, ja jechałem. Ale że twój buldożer jest ten wielobranżowy. To jest no, najlepsza maszyna, wielozadaniowa, do wszystkiego. To jak co, ale ta maszyna jest do wszystkiego. Najlepsze co może być. Ja jestem zadowolony. Tego buldożera. Będzie pan zadowolony, tak? No, żebyś wiedział. No, jestem tak niego zadowolony, że on jest uniwersalny i robi wszystko to, co mu każe, to on robi, nie? Że tutaj flatstopa nie można mieć, prawda? To jest tylko tyle. Zepsułbyś architekturę. Ty, ale co my nie będziemy odbudowywać tego zamku tam, kurde, zobacz. Tam są popękane mury, kurde, na górze. A zabytków nie można. Odbudowywać? Odpakuj. Jak nie można odbudowywać? Rekonstrukcja. Rekonstrukcja wała się. O, i teraz, o, proszę bardzo, Buddy, dla ciebie zadanie. Możesz sobie wsiąść do tej nowej maszyny, pozwolę ci. No, dziękuję, panie. Pozwolę ci, o, i zobacz, idealnie, akurat ta maszyna do tutaj, idealnie nam przypasowało, zobacz. Ja bo znowu przez okno musiałem patrzeć, Boże, drażni mnie ta kamera. No to wyłącz ją. No wiem. Nie pytanie, czy blisko stanąć, czy... No jeszcze kawałek sobie możesz podjechać. No to wiesz, to nie jest jakieś tam mega długie, nie? Ale może ci starczy. Ja go wyprostował, ty kładź go. Ja, zaraz się będzie chwalił, ale mam długiego, ale... A ja. Ja. Ty, poważnie już dalej nie sięgnie? No kładź do dołu, to sięgnie. A, jeszcze kładź. Ale i tak chyba do wszystkich nie sięgniesz, to? Nie, do tych dwóch ostatnich będę musiał się przyciągnąć. Ale ja. Myślałem, że... Ale ja. Sięgnie, a tu coś, nic. Ktoś tu operator kiepski. Ja ci mówiłem, że to nie jest takie długie. Dobra, czekaj, teraz muszę to uaktywnić. Pacjum. Dobra, czekaj, syp to raczej nie. Wylewanie. Oczywiście, na. Co to jest? Wylewanie tu. A na spacji to nie działa? A działa. No właśnie. Chyba wszystko.
No, w tym wszystko. To jedź dalej. A ja ubiję stopami. Mogę? Tak, pewnie. O, patrz, ja wejdę do środka. Dałeś? Ty, ale tego nie zalałeś do końca. Nie? Pewnie, że nie. Dawaj to z powrotem. No nie widzisz, że druty wystają. O, teraz. Będzie. Następny. Dalej jazda. Nie krzyż, bo się kudę. Stresuje. Stresuje. Opa, wyrzuciło mnie. No bardzo dobrze, bo przeszkadzałeś. Żeś trącił mnie rurą i mnie wyrzuciło, ty. Dobrze, że rurem cię kręciłem. Ty, ale patrz jaki jaja. Tak. Ty, ale jaja. Wiesz, że z tej gruchy sypiesz tutaj tu, do tego kosza i z tego kosza idzie dopiero do pompy tam? Tak. No. Tak, fajnie to wygląda, no. Z gruchy się wysypuje, to i pewnie zwykłą gruchą można byłoby tu podjechać i załadować. No fajnie, fajnie, fajnie. No powiem ci, że podoba mi się. Takie fajne, przemyślane trochę to. No maszyna całkiem niezła, niezła. Trzeba będzie pokupywać kolejne maszyny, nie? Niby tak. Dobra, to pokupujemy wszystkie, nie? Czekaj, co my sobie kupimy? Kupimy sobie ciągnik siodłowy Scania 1, a dlaczego by nie? Tych manów to chyba nie będę kupywał, bo mi się nie chce. Kupimy sobie... Co sobie kupimy? Ciągnik siodłowy DAPA 1 duży mamy do ciągania. Jeden taki. No to w sumie może... Dobra, jeden taki. I wywrotkę może, co? Będziemy potrzebować wywrotki? Co mamy? Dopeła mamy, tak? Dopeła mamy. Jeszcze skanie może. Motopompę. Dobra, kupmy to. Patrzmy, jak to wygląda. Dobra, muszę się złożyć. Podjechać trochę bliżej. Zobaczmy, jak wygląda Scania w środku. O, Scania w środku jak w BTS-ie. Jak w BTS-ie mówisz? No. Jak w BTS-ie, no całkiem. Dobra, załóżmy, że to już widzimy. Teraz może do Dafeła na wywrotkę. O, ej, dapeł, kurde, w skórach obszyty, ty. Jo. Ej, mi się wydaje, że to też jakby, kurde, wzięte jest tego z ETS-a normalnie na żywca, nie? No, kto wie, może. Może i tak zrobili. Tak mi to wygląda. Ale. Ale dobra, nie będę tu nikogo oskarżał o jakieś niecne zamieszki. Może nie zamieszki, zamierzenia nie ma. Tam też ładnie obszyty w skórach, no tylko wyświetlacza nie ma, ale... No ładnie to wygląda w środku. A jeszcze zobaczmy, jak wygląda nasza skakanka. W środku. Nie, no ten kokpit, no... No dobra, no jakoś to tam wygląda, jakoś to jest,
elegancko, mamy to. Trzeba teraz byłoby, no co z tymi pojazdami teraz mam zrobić, panie kolego, powiedz ty mnie. Nie wiem. Bo mamy tych pojazdów, a mamy. 50? Załóżmy, tego zeskładujmy. Tego zeskładujmy. To jeszcze kupiłem. Motopompę. Motopompę też zeskładujmy. A może weźmy, wiecie co? Dobra, zeskładujmy. Zmieńmy może kolorek. Chociaż niebieski to taki... Ty, co jest? Maszyna jest pusta. No to uzupełnij sobie. Chociaż te skalnie niebieskie to takie mogą być, nie? Chociaż może ja bym dał... Taki może trochę. Taki niebieski może bym mi dał. Co jest? Nie mogę, kurde... Ciągle mi pokazuje, że maszyna pusta, wolona jest pusta. Co jest do grzywa? A uzupełniłeś? No. O, to. To nie patrz na to. Dobra. Maszyna jest pusta. Napełnij pojemniki odbiorcze betonu z beczki pojazdu do innego źródła. A złóż ten pompę i teraz napełnij betoniarkę. Nie no, mi pokazuje, że jestem zapełniony betonem, nie? Ale... A no to nie zwracaj uwagi na to. No tylko, że nie mogę kudę betonu w ogóle puścić, nie? Weź wsiądź, masz. Na dwóch ostatnich tych. Dobra, czekaj, daj mi sekundę. I cały czas mam ten napis, aha. Uno momento. Kurwa, czy oni nie mogą zrobić porządnie tej gry, rasa porządnie? I cały maszyna jest pusta, na pewno nie pojemnik z innego źródła. I co? Tutaj mi brakuje, mordo, tu i tu, reszta jest zalewana. Działa, bo musisz najpierw uruchomić, panie, wylew do tego. Zobacz, idź do tyłu, do maszyny. Wiesz, o co chodzi? No. Musisz z gruszki najpierw wylać do tego kosza. I dopiero jak wylejesz do kosza, to dopiero możesz lać przez pompę, nie? Umaszczacze? Ale najlepiej, że cały czas mam uwaga, nie? Maszyna jest pusta, na pewno zbiornik. A no to nie, no to już u mnie tego nie ma, na szczęście. Dobra, stuwa. To teraz będzie? Wylej izolowane fundamenty. Kolowe belki trzeba dostarczyć, ty akurat masz dźwiga. Dobra, to ty masz dźwiga, a ja se przemusiądę. Czego ja się miałem przesiąść? Do tego miałem się przesiąść. I się przejadę, panie. Gdzieś, nie wiem, do tartaku na przykład. Do tartaku, no. Do tartaku się przejadę, o. Ej, Dapeł ma... Dwie przednie osi skrętne. Ten cztero, ten. A ten drugi? Gdzie jest ten drugi? Drugi, ten tu. A ten chyba miał przód i tył skrętny. A nie, też dwie. Też dwie przednie skrętne. Dobra, ale ja chcę do pełna. Gdzie ja to mam jechać? Do tartaku mam jechać, tak? Mhm. Panie? To jest. Mhm.
Belki. Ale skąd te belki trzeba będzie? Na pewno z tartaku. No pisało tartak, no to. Mówię spolniki stylowe. A to nie, to są stalowe, czekaj. Tu, masz, tu, dobra. Tartaku, dobra. Jedźmy do tartaku. Gdzie jest tartak? Są nawet tu. Dwa tartaki. Dwa? Jakie dwa? Nie, ty widzisz dwa. Ja widzę. No jeden na wsi, jeden w mieście. Aha, na pewno, chciałbyś. Dwa tartaki, o, żeś teraz sobie myślił. Poważnie. No, nie. To są składy budowlane. Dwa, a nie tartaki. Tartak jest tylko jeden. I żwirownie są dwie. Mhm. A tartak jest tylko i wyłącznie jeden i to jest tu. I ja se go zaznaczę i se pojadę se samochodem. Nowym. Nowym se pojadę. O, zobaczymy jak się nim w ogóle jeździ i czy on hamulce ma dobre. O, oczywiście, że hamulce ma dobre, ty. Nowe to dobre. Zobaczymy. Nie, no jeszcze bieżnik dobry na oponach. Ty, ale driftem jeździ jak ta lala, nie? Tutaj wszystkie maszyny driftem jeżdżą, a na małych górkach się zatrzymują. No. Coś w tym jest. Pakiet ram drewnianych elementów tarasowych. Ty, to ty musisz ten, buddy, wziąć małego dźwiga i też na tartaku się tabnąć, bo ja nie będę miał czym załadować tego. Aha. No i taką wziąłeś z tym maszynem, dupną. Dobra. Nie no, ja wziąłem ciężarówkę z tym, z naczepą. Dobra, już biorę tego małego. Nie. No, ja sobie. Ja sobie wziąłem tylko tu, żeby zobaczyć jak się tym jeździ. Dafełem. Ty, Dafeł 95 na godzinę jedzie, 96. O, ta malina, paliwo służbowe. Tym malina. Dobrze, 97. Pod górkę. Dobrze, że już dojeżdżam. Ej, go tak całkiem dobrze, go tam fajnie się triptuje, ale tak nie rzuca nim aż jak wszystkich innych, ty. O, zakręty 80 na godzinę w zakręty, no to chłopie. 99, stówę mam, stówę. Stówę, ty, na pół stówę jedzie, ja ciesz. Dobra, gdzie ten gościu, kurde, jest do kupywania? Po co ci gościu? No gościu. A, gość! Ja mówię kościół, po co mu kościół do kupywania? Ale jaja. Tutaj nie widzę tego cholernego znaczka, kurwa. Bo on jest tu, ja przejechałem przez niego. Aha. A tu trzeba mnie załadować, o. Dokupuj te dwie ramy, bo chyba tylko dwie. No, nie wiem czy dwie. Kupiła się? No, dwie są. No to tylko dwie takie rzeczy? Nie, niemożliwe. No też myślę, że tu jeszcze coś trzeba będzie wykupić. Chyba nie, tylko to. Tartak. Produkujemy elementy na zamówienie klienta oraz specjalne komponenty do projektu budowlanych. Więcej informacji znajduje się w poszczególnych kontraktach. Dobra. Dalej nie pojadę, bo się zawiesiłem. Ja mogę mniejszą wziąć. Po co ja taką wielką wziąłem? I trzeba będzie jemu zmienić kolor na zielony. O! Dla Dafeła. O! To jest myśl. Ty, czekaj, jak to było shift i... O, dobra. U i E. Albo strzałki. Nie, strzałki. Jedno z tych. Później raz tego, to i to nam zostanie. Raz, dwa, trzy, cztery,
Dobra, ja myślę, że będziemy zaraz powoli kończyć, nie? Skończymy te zadanie teraz. Będziemy powoli kończyć. No co pan myślisz na ten temat? Jak skończymy to zadanie? No dobra, no jak chcesz. No tak myślę. Dobra, jesteś załadowany. No, no to już jestem na placu budowy. Prawie. Dobra, no to ja też zaraz będę na placu budowy, prawie. Kamieni tu nawrzucali, jeju. Ty, a to tawnij się do dużego dźwiga, po coś ty tam, co ty, nie może ty małym dźwigiem jedziesz? Nie, co ty, odcipiałeś? No właśnie tak, chyba. Za kogo ty mnie masz? No bo tak, nie wiem, tak mówię, a już tu jestem ciężarówką, a ten na piechotę nie dojechał. O, żeś daleko dźwigać nie musiał. Zobacz jaka. Idealna pozycja. Widziałeś? Oczywiście, pan. Nie widziałeś, to, teraz widzisz. My to jesteśmy, wiesz... Ty, ale to będzie porządna scena. Zobacz, na fundamentach betonowych normalnie, kurde, jebł twój noga. Tylko no mnie trochę martwi ta wieża z boku, co jest na górze. To jest strzelnicza. Znaczy ten... dla reflektorów. No ale tu powinniśmy ją odbudować. Wszystko będzie takie piękne, ładne, nowe, a tu takie jedno popękane, stare takie. Ej, no podoba mnie się ten dach. Powiem ci, że podoba mnie się ten dach. Naprawdę mnie się on podoba. Podobuje. Co tam dalej mamy? Elementy sceny. Dwóch z czterech. Jakie dwóch z czterech? Tu jakieś płytki. Ucie panie. A, to podesty. Ale takie duże? No, duża scena, nie? Ale to takie duże podesty? No nie, ja składałem sceny, to takich dużych nie było. Bo to są te. No te droższe, wiesz? Bo to jest. Ty te z Ikei stawiałeś na pewno. Nie. Ja stawiałem, panie, normalnie profesjonalne, aluminiowe, fajne, duże sceny. Tylko aluminium to nie stało, ale by się dawno zaatakowali. Słupy, nie słupy, wszystko żeśmy stawiali, a podesty nie były takie, były. Mniejsze były. Żeby ci nie skłamać, one były chyba z 1,60 m na 1,20 m chyba. Były takie. Bo to trzeba było później wypoziomować, bo ty stawiałeś takie nogi i dopiero na to kładłeś i każdą nogę musiałeś jeszcze wypoziomować oddzielnie. Ale i tak najlepiej się robiło na tych aluminiowych słupach. Oj kurde, jakie tam były zabawy. Żeby to postawić. I co, i to zabierzesz płytę i mnie zniknie teraz pod nóg? No raczej na pewno. Rachel? Zaraz zobaczymy. Jak to wyjdzie? Kurwa. Jak gdzie, ładna? Jakieś muszki mi tu kurwa latają. Co otworzę okno, jakiś badziew zawsze wleci. A to nie możesz sobie jakieś moskitery założyć? Moskitera nawet nie pomaga, wiesz? No to jakiegoś ostraszaka? Piotr ognia? Na przykład. Oczyść teren. Opa! A to co to za budkę ty? To już ta, do lodziarnia. To za budka, ja nie łok. Ale jaja ty. Ja jak berety.
No dobra, stawiaj te budki. Na dzisiaj, moi drodzy, ciężką pracę kończymy, bo to ile to można ciężko pracować? Już zobaczcie, która jest godzina, 13:40, trzeba iść na obiad już prawie, nie? No zaraz pajrant roboty tak w ogóle. Nie? Do której my robimy? Do 15? Tak, nadgodziny. Nie, a kto ci będzie płacił za nadgodziny? Nie ma żadnych nadgodzin. Jerbud. Nie ma żadnych nadgodzin. Firma biedna, nowe pojazdy zostały zakupione, to nie ma pieniędzy. Trzeba teraz coś pomyśleć, żeby coś sprzedać w takim razie. Zrobić jakieś przetasowania. Mniejszą wypłatę, wiesz. Wypłatę? Będzie wypłaty. Nie ma. W tym miesiącu pracujemy za darmo. Pracujemy na rzecz miasta i zamku, i pięknej architektury, i... Dobrze, nie mówisz tak jak ten, wiesz, coś się tak fajnie, ten, młody. No. Kto wie, to wie, kto nie wie, no to ma pecha. Kto nie wie, to nie wie, no trudno. Dobra, moi drodzy, kolejne etapy naszego zlecenia będziemy robić w kolejnym odcineczku, a my się z Wami żegnamy i życzymy miłego dzioneczka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, hej, hej. Elo, 3-2-0, trzymajcie się, mordy.